przegraliśmy to po 3 punkty. No, walczymy o strefę medalową i nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. Wiadomo, wyjazd jest wyjazdem, ale no wiadomo, przyjechaliśmy ruch pokonać i nie ma co ukrywać. Z niczego potrafią strzelić bramkę. I tak strzelili, trochę dopisało im przy tym szczęście, ale na szczęście udało nam się wyrównać. Ale na pewno gdzieś tam będziemy czuli niedosyt, że nie udało się wygrać tego spotkania. Chcieliśmy dzisiaj to spotkanie wygrać i doskoczyć do górnej części tej tabeli. Początkowo wydaje mi się, że kiedy prowadziliśmy, wydawało nam się, że już to dowiedziemy do końca. Tutaj szybko stracona bramka i wtedy różnie mogło być. Staraliśmy się do końca o bramkę zwycięską. Mieliśmy parę sytuacji, ale futbol jest taki, że nie zawsze ta piłka chce płaść. Zagęścili środek boiska, czyli nasz największy atut trochę zniwelowali. Sytuację mieliśmy, mogliśmy strzelić w pierwszej połowie bramkę i kontrolować mecz. Niestety wyrównali podział punktów, no nic, no następny mecz już w tygodniu, więc trzeba się skupić na tym. Jakoś w tym sezonie tak do tej pory tak mamy, że te sytuacje co mamy nie wykorzystujemy. Jeszcze dobrze, że w ogóle 1-1 wpadło, bo tak byśmy se musieli duże głowy robić, bo tyle sytuacji co mieliśmy, to mogliśmy nawet mecz wygrać pewnie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężki mecz, bo zmiana trenera, porażka ostatnia ich dosyć dotkliwa. Wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj wszystko zrobią, żeby nie przegrać i rzeczywiście tak było. Staraliśmy się grać ofensywnie, stwarzać sobie akcje w ataku pozycyjnym, ale rzeczywiście ruch dzisiaj bardzo dobrze wychodził z kontry i stworzył sobie też sytuacje, które mogły zakończyć się naszą utratą bramki. Także wynik 1-1 na wyjeździe jest kolejny mecz, który nie jest przegrany, także musimy być umiarkowanie zadowoleni. Jakoście widzieli po zapase w Białystoku, my praktycznie przebudowali całą defensywę. Buchalik nowy, Malinowski nowy, Helik na prawej stronie. Mal som len 3 dni na to, aby sme s tou defenzívou niečo spravili, lebo po tých 6 goloch v Jagiellonii sme museli niečo robiť. A myslím si, že tá defenzíva dnes pracovala dobre. A ja si myslím, že v tej situácii, ktorej ruch je, že je na konci tabulky, musí mať dobrú defenzívu. Takže na tejto defenzíve budeme ďalej pracovať a snáď sa nám podarí tie šance, tie kontraútoky, ktoré máme, doviesť do nejakého úspešného konca, ale treba povedať, že tá defenzíva dnes pracovala dobre, bola úplne novo zložená, ale pracovala dobre. Si myslím, že sme tie 2 body prehrali.